Hej, hej! Dziś pokażę Wam, jak w ekspresowym tempie przygotować i wyparzyć liście do kapusty. Zrobicie tak z każdą kapustą. Wystarczy ją umyć, wydrążyć środek, nalać tam wody, no i wkładamy do mikrofalówki na minutę, dwie, w zależności od wielkości kapusty. I sprawdzamy, czy liście są już wystarczająco elastyczne. Jeżeli nie, to jeszcze minuta, dwie w mikrofalówce. Kiedy poczujemy, że liście stawiają nam już jakiś opór, ciężko się je ściąga, to z powrotem do mikrofalówki. Jest to bardzo szybki sposób, nie trzeba parzyć wody, stać nad garnkiem, naprawdę bardzo polecam. Liście są fajne, elastyczne. Wystarczy teraz wyciąć tą twardą część. No i gotowe. Pozdrawiam Was gorąco, trzymajcie się, pa, pa!